Dobry, dzień dobry, witajcie, witajcie. No mamy 12 grudnia, jak może zauważyliście, przez kilka tygodni żadnego wideo, żadnego znaku życia, parę tylko zdjęć zachodu słońca na Facebooku, a to wszystko przez to, że dopadł nas COVID i trochę nas przeszałgało. No ale już wszystko jest w porządku, sytuacja pod kontrolą. No i pora zacząć zwiedzać lokalne okolice, więc dzisiaj idziemy na spacerek 7-milowy w okolice Góry Słoniowej, czyli Elephant Mountain. Ruszamy. Teoretycznie do początek szlaku znajduje się 10 km, czy 10 mil, czyli 16 km od naszego domu. Jest tylko jeden drobny problem. Mieszkamy na tak zwanym zatyłczu, a jeszcze na dodatek podpadał deszcz. No, w związku z czym mamy taką sytuację drogową, jak widać na odłączonym obrazku. Ale nic, spróbujemy się przebić i dojechać jakoś pod naszą Górę Słoniową. Próbujemy. No i po kilku minutach wyjechałem szczęśliwie z naszego osiedla i dotarłem do takiego miejsca, gdzie zaczyna się State Trust Land, czyli taka ziemia, która należy do stanu Arizona. I teoretycznie rzecz biorąc, mogą wszyscy sobie z niej tu korzystać, a tylko powinno się mieć na to odpowiednie pozwolenie, którego ja nie mam, ale myślę, że spróbujemy przynajmniej kawałek pojechać i zobaczymy, co się będzie działo. Droga jest, jak widać, lekko kamienista, ale co to jest na naszego Jeepa? Samochód mamy odpowiedni, powinniśmy sobie dać radę, także spróbujemy. Muszę otworzyć brameczkę, no i pojedziemy dalej. Mapa powiada, że czeka nas kilka mil jazdy taką drogą. No i nie wiem, czy to jest coś, na co jesteśmy dzisiaj gotowi. Chyba jednak nie tym samochodem, także zawrócimy i spróbujemy podjechać od innej strony. Po namyśle wybraliśmy bardziej cywilizowaną drogę. A jak to bywa na pustyni, droga będzie dwa razy dłuższa, ale przejazd zajmie dwa razy krócej niż przez te pola. A dla mnie te okolice są cały czas nowe, także uczę się ich. No i poznaję coraz to nowe ścieżki tutaj, także mam nadzieję, że tym razem bez większych problemów dotrzemy na miejsce. Będziemy mogli przejeżdżać przez miejscowość Cave Creek, czyli sąsiednią wioskę od naszego New River, i potem troszkę na północ powinniśmy dotrzeć do początku szlaku. Jedziemy! No i bez większych przeszkód dotarliśmy. O, miejsce nazywa się Spur Cross Ranch Conservation Area. Czyli jakieś miejsce, gdzie pewnie wydawno temu, jeszcze ze 100 lat temu, było sobie jakieś rancho, a teraz jest to teren publiczny należący do albo stanu Arizona, albo do miasta Cave Creek, nawet nie wiem. No pójdziemy sobie pooglądać i idziemy na szlaczek. No dobra, proszę Państwa, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7 różnych szczytów. Ciekawe, że któraś Wam się kojarzy ze słoniem. Mi jakoś żadna, no ale to już trudno. Może jak podejdziemy bliżej, to zobaczymy. W każdym razie ruszamy. Mamy pętelkę 7-milową do wykonania. No i idziemy. Bardzo ładny teren. Ta góra wygląda imponująco, muszę powiedzieć. Muszę zobaczyć potem, co to za góra. Czy tam się da wyjść na szczyt. No dobrze, proszę Państwa, i po konsultacjach społecznych z mapą doszedłem do wniosku, że ta góra właśnie przed nami reprezentuje sobą słonia. Nie wiem, jak tam z moją wyobraźnią, chyba kiepsko, ale może i to jest jakiś słoń z uniesioną trąbą. Tak czy inaczej, teren jest bardzo ładny. No i cieszymy się pięknym, słonecznym, arizońskim przedpołudniem. Powolutku, spokojnym, rozbójnickim krączkiem ruszamy dalej. No to pierwsza milka za nami. Strawasowałem takie małe wzgórze, no i Góra Słoniowa ukazała się w całej okazałości. Nie wiem, wciąż nie mogę jeszcze żadnego słonia dopatrzeć, no ale to już trudno. Jeszcze może jak podejdziemy bliżej, to coś się okaże, ale widoki są przepiękne. Pogoda oczywiście arizońska, lekki wiaterek, nie za ciepło, nie za chłodno.
Spokojutko, idziemy dalej. No to dwie milki za nami. Jak widać, idę sobie nieśpiesznym krokiem. Robię sporo zdjęć. Mamy piękną pogodę. Koszulka z krótkim rękawkiem spokojnie wystarcza. Jak na 12 grudnia. Całkiem przyjemnie. W ogóle późna jesień, początek zimy. Najlepszy czas na wizytę w Arizonie. Także jak już się skończy zbrodniczy koronawirus, to pomyślcie, czy nie warto się wybrać. Pokombinujemy coś. Z tego, co się zorientowałem, to nie ma szlaku, który prowadzi na Górę Słoniową, którą teraz widać tam za mną. O. Więc na przykład będzie można na dzikusa spróbować na tą górę wyleć. No. Generalnie to ta pora roku ma dwie drobne wady. Jedna to taka, że szybko zachodzi słońce i późno wstaje. W tej chwili mamy wschód słońca koło godziny 7.30, a zachód koło 17.30. Także dzień ma mniej więcej 11 godzin. A zaraz po zapadnięciu zmroku robi się paskudnie chłodno. A może nie zimno, ale przynajmniej paskudnie chłodno. Czyli w nocy mamy około 3-4 stopni Celsjusza. Czasem się zdarza, że nawet ta temperatura spada poniżej zera. W tym roku jeszcze nie spadła, ale wszystko przed nami. No, także poza tym to jest pięknie. Jak widać na załączonym obrazku. Idziemy dalej. No dobrze, proszę Państwa, to robimy rzut oka na południe, czyli w kierunku miejscowości Cave Creek. Widać ją pod tą górą, którą teraz widzisz na horyzoncie. A góra, którą widać na horyzoncie, to jest Black Mountain, czyli Czarna Góra. A troszkę bardziej na prawo, gdy się przesuniemy, to na horyzoncie widać góry McDowell Mountain Range, czyli góry McDowella, które znajdują się nad Scottsdale. A w pierwszym rzędzie widać taki śpiczasty pik, to Pinnacle Peak, bardzo fajna górka. A mniej więcej na o 1/3 odległości od lewej strony widać następny taki sterczący pagórek. To jest Tom's Tube, też Tomb, czyli palec Tomasza. Bardzo fajne miejsce też na wizytę w okolicznych górkach. No a jeszcze troszkę bardziej na lewo będzie już miejscowość Fountain Hills. No także tak sobie tutaj to wszystko wygląda. A my powolutku, spokojnym, rozbójnickim krokiem idziemy dalej. No dobrze, proszę Państwa, 4 mile za nami. Obeszliśmy Cielsko Słonia od strony południowej. No i teraz wspinamy się w to miejsce, gdzie znajduje się zgięcie słoniowej trąby. Myślę, że jest to dokładnie ta przełęczka, którą tutaj widać. Została jeszcze kawałeczek. No teraz trasa idzie dość ostro pod górę, także sapie niemiłosiernie. No ale powolutku, spokojnym, rozbójnickim krokiem jakoś damy radę. Potem za tą przełęczą szlak powinien już zacząć schodzić na drugą stronę, na północną tej góry. No i potem powolutku będziemy wracać na wschód, mniej więcej w tą dolinkę i do miejsca, skąd wyszliśmy. Także już jest prawie większa połowa. No, o ile większe połowy w ogóle istnieją. Ale idziemy dalej. No to jestem na przełęczy. Na zachód wznosi się szczyt Słonicy. Teraz patrzymy sobie powolutku na północ. Tutaj mamy dwie piękne góry. Pierwsza, którą teraz widać, to Black Mountain, Black Mesa, a następna to Sugarloaf Mountain. A tutaj mamy czubek słoniowej trąby. I żeby było ciekawiej, to można na niego wyjść. I mamy tutaj kawałek indiańskich ruin sprzed prawie 1000 lat. Także skokniemy sobie na chwilkę na czubek słoniowej trąby. No to jestem na czubku słoniowej trąby i mamy piękną panoramkę 360 stopni dookoła świata. Zaczynamy od zachodu, czyli
Elefant Mountain, jak widać, do szczytu jeszcze trochę zostało. I tutaj mamy Black Mesa, Sugarloaf Mountain, Dolina Spur Ranch, z której przyszliśmy. Widać nawet parking, gdzie stoją samochody. No i powolutku w tej chwili patrzymy na południowy wschód. Widać na horyzoncie Superstition Mountains, czyli góry zabobonne. I Finger of God, jak się wpatrzycie na horyzoncie, widać taki wystający ostaniec bazaltowy, który właśnie nazywa się Finger of God. Teraz patrzymy na górę Magdowella, Cave Creek, Black Mountain, czyli czarną górę. I teraz powolutku patrzymy na południowy zachód z najwyższą górką, którą widać, czyli Apache Mountain, pod którą dokładnie mieszkamy. No i powolutku zachód i jesteśmy z powrotem przy słonicy. Dobrze, no to teraz już tylko prawie że prościusieńko na dół i do samochodu. No dobrze, kochaniucy, to jesteśmy z powrotem na parkingu. 7, prawie 7,5 mili, 3 godziny 21 minut, czyli akurat piękny sobotni dzień. Bardzo fajna trasa. Widać teraz trąbę słonicy, tam, które przechodziliśmy pomiędzy szczytem. O, tak mniej więcej tutaj, tędy przez tą przełęcz. Nic, następnym razem wykombinujemy, jak wyjść na szczyt. A póki co, wracamy do domu. Bawcie się dobrze i do zobaczenia następnym razem.